2 800 000 złotych będą mogły być wydane w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Suwałk. Cała pula podzielona została na 3 części. Na pomysły w kategorii mikroprojektów, w której wartość pojedynczej inicjatywy nie może przekroczyć 15 000 złotych, łącznie miasto chce przeznaczyć 100 000. Realnie więc do zrealizowania będzie 6 do 7 pomysłów. Projekty małe. Na ten rodzaj działań pula wynosi 600 000 złotych, a wartość projektu powinna mieścić się w kwocie od 25 do 150 000 złotych. Ostatnia i największa kwota dotyczy dużych projektów, a na każdy z nich możliwe jest przeznaczenie kwoty od 150 do 900 000. Pomysły można zgłaszać zaledwie przez 12 dni. Nabór już się rozpoczął i potrwa do 23 czerwca. Dokładnie za 2 tygodnie rozpocznie się proces weryfikacji propozycji, którego efektem ma być ogłoszona 10 lipca informacja o projektach, jakie powalczą o finansowanie. Opisy poszczególnych projektów powszechnie dostępne będą dopiero w połowie ostatniej dekady lipca. Harmonogram przewiduje długi czas na zastanowienie, bo głosowanie i wybór pomysłów nastąpi dopiero między 18 a 29 września. Niestety liczenie głosów potrwa bardzo długo, bo wyniki obywatelskiego plebiscytu poznamy dopiero 30 października. Wszelkie szczegółowe informacje o suwalskim budżecie obywatelskim można poznać sięgając do nowej witryny internetowej znajdującej się pod adresem widocznym na dole ekranu.